polski punkt widzenia. Czyli subiektywnie po otaczającym nas świecie w programie Nie tylko dla kobiet. Ciekawi goście, praktyczne porady, moda i uroda. Samochody, sport i zabawki nie tylko dla dzieci. Damski punkt widzenia. Dobry wieczór Państwu, to jest Damski punkt widzenia, a dzisiaj moimi Państwa gośćmi są Barbara Rybiński, Towarzystwo Przyjaciół Krakowa. Witam. Agnieszka Dębicki, prawnik imigracyjny. Witam. Maciek Barabasz, gitarzysta i lider i założyciel zespołu Barabasz Jazz Trio. Dzień dobry. Wszystko się zgadza. Tak. Spotykamy się na początku listopada. To jest taki okres, który tradycyjnie kojarzy nam się z imprezą, którą można już śmiało nazwać kultową, czyli zaduszkami jazzowymi organizowanymi już po raz 15 przez Towarzystwo Przyjaciół Krakowa. Szybciutko powiem na początku już, że te najbliższe zaduszki to ten najbliższy piątek, 8 listopada, Copernicus Center, 7 wieczorem. No i skoro jest to taka okrągła rocznica tej imprezy, no bo 15 lat to już szmat czasu, a to nie sposób na początku nie wspomnieć historii, jak to się wszystko zaczęło. A, tak, 15 jubileuszowe, takie okrągłe zaduszki jazzowe. I od 15 lat Towarzystwo Przyjaciół Krakowa organizuje i jesteśmy dumni z tego. Jak to się zaczęło? Według tych, którzy byli przy tym, bo mnie nie było w tym czasie w Chicago. Ja byłam w Memphis, Tennessee, kiedy tutaj pani Dziermagowska, o ile się nie mylę, i Dorota Niski podały taką myśl, żeby zorganizować tutaj w Chicago zaduszki jazzowe, bo wiadomo, w Krakowie zaduszki były bardzo popularne. Zaduszki organizowało się w Krakowie pierwszy poniedziałek po dzień zaduszcznych i w związku z tym chciały również przenieść tą imprezę tutaj do Krakowa i tak się, do Chicago, i tak się zaczęło 15 lat temu i ciągniemy. Jacy artyści przewinęli się przez tę scenę zaduszkową, bo było ich sporo? Było ich bardzo dużo. Był pan Muniak. Może tak, podzielimy na artystów z Polski i artystów tutaj ze sceny chicagowskiej. Był, o ile ja pamiętam, był pan Muniak, było Laboratorium, był Krzysztof Ścierański, był Jarek Śmietana, którego już między nami nie ma. Także artystów przewinęło się bardzo dużo. Ze strony artystów polskich, chicagowskich, to może ja bym poprosiła Maćka, żeby powiedział bardziej, bardziej był zorientowany, kto. No może, jeszcze powiedz, jak ty długo jesteś związany z tą imprezą? No myślę, że zagrałem na około 10 edycjach, czyli 15, myślę, że około 10. Zaliczyłem 10 edycji tej imprezy i tak jak pamiętam ją na samym początku, ona miała troszeczkę inny charakter. Było to jakby taka dżemowa sesja, która odbywała się na dole w Teatrze Chopina, na którą właśnie przychodzili muzycy polscy, tacy jak Marcin Januszkiewicz był prawdopodobnie, tak, był wtedy takim jakby dyrektorem muzycznym tej imprezy. No i to chyba Marcin wtedy właśnie zapraszał różnych gości, gości z naszej sceny polskiej jazzowej, jak i również amerykańskiej. Z tego co pamiętam, oczywiście na pewno Państwo pamiętają, że może zacznę od tych największych naszych tutaj lokalnych artystów. Grażyna Augustik bywa dosyć często na tej imprezie ze swoimi różnymi formacjami. Krzysztof Pabian, który również zawsze ma bardzo interesujące formacje, od formacji w trio, gdzie pamiętam kiedyś grali świetną muzykę free do projektów brazylijskich, czyli coś bardziej dla ucha, ale też nigdy nie schodziło to poniżej bardzo wysokiej jakby poprzeczki.
Kogo jeszcze pamiętam z tamtych czasów? Nie chciałbym zapomnieć kogoś, jeżeli chodzi... Dixieland, oczywiście, czyli świetna formacja nasza lokalna, Dixielandowa. Włodka Wandera, nie chcę, ale chyba Włodek jest liderem. W każdym razie na pewno Włodek jest odpowiedzialny za poważną część aranżacji w tym zespole, czyli formacja, która otwierała te zaduszki. Agnieszka Iwańska. Agnieszka Iwańska oczywiście, tak, która również dołączyła po pewnym czasie do tej imprezy. Antykwariat pojawił się od 2 lub 3 lat, czyli to już jest jakieś ostatnie lata. No i Jarek Łukomski również, który towarzyszył, trzeba wspomnieć o Jarku, który też również towarzyszył gdzieś w laboratorium. Parę razy graliśmy z Jarkiem, pamiętam, to był chyba 2009-2008 rok, laboratorium gościliśmy laboratorium 2 lata pod rząd i wtedy właśnie z Jarkiem Łukomskim zasilaliśmy tą słynną grupę, która była dla nas też pewnego rodzaju legendą, prawda? Co ma takiego w sobie właśnie ta impreza, że rzeczywiście fani jazzu i nie tylko fani jazzu, bo jest to muzyka, która jest, no nie jest muzyką popularną, jest raczej niszowa, ale w tym szczególnym okresie, właśnie w pierwszej połowie listopada, ci fani jazzu z Chicago, z Chicagoland, z okolic, z przedmieść właśnie zjeżdżają się, żeby uczestniczyć w zaduszkach jazzowych i ja tak się zawsze zastanawiałam, jaka jest tajemnica właśnie w tej imprezie organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Krakowa, że ci wszyscy ludzie przyjeżdżają i rzeczywiście to razem przeżywają. Więc pierwsza rzecz, jaka jest, my z Polski przywieźliśmy to poczucie, że jazz był muzyką zakazaną, że był to bunt młodych ludzi przeciwko sytuacji i reżimowi, w którym żeśmy żyli. I to poczucie przywieźliśmy tutaj ze sobą również. Oczywiście mieszkając w Chicago, mieszkając w Stanach Zjednoczonych, nie może być mowy o tym buncie przeciwko jakiejś władzy, ale przekształciło się to w spotykanie się wspólne. Na zaduszki przychodzi, tak jak powiedział pani redaktor, pewna grupa ludzi. I ci ludzie czekają właściwie cały rok na tą imprezę, po to, żeby się spotkać, po to, żeby porozmawiać. Bo nie jest to impreza stabilna, że tak jak koncert, że się siada na krzesełku i się słucha. Jest przerwa i potem znowu mamy drugą część i następnie wychodzi się do domu. To jest impreza, która cały czas mobilna. Są dwie sceny zmieniają się kapele, w związku z tym ludzie przemieszczają się z jednego miejsca na drugie, z jednej sceny na drugą, wybierają sobie artystów, których chcą usłyszeć i w czasie tego przemieszczania spotykają się wzajemnie. Jest czas na rozmowy, jest czas na to, żeby wypić drinka, bo to jest wieczór, bo to jest listopad, jest zimno, jest czas na to, żeby mieć tą część taką bardziej towarzyską również. Więc nie tylko słuchanie muzyki, ale również i część taka towarzysko-klubowo, takie towarzysko-klubowe party. Tak. Maćko, ciebie chciałam zapytać, jakie są twoje takie momenty, które wspominasz, takie najbardziej magiczne, ulubione momenty z poprzednich festiwali? Z poprzednich festiwali. Takich momentów, znaczy ja jako artysta oczywiście nie byłem w stanie często zobaczyć innych artystów, którzy często chciałem kogoś zobaczyć i w tym samym czasie jakby dokonywał się akt, w którym ja brałem udział. Natomiast pamiętam z ubiegłego roku, chociaż nie, sprzed 2 lat pamiętam Ed Harris. To był trębacz, który właśnie gościł na zaduszkach.
z którym parę miesięcy wcześniej spotkałem się w Polsce na festiwalu z kolei zaduszkowym, także było to takie miłe spotkanie, bo widzieliśmy się w Bielsku-Białej i później nagle w Chicago. W ubiegłym roku również pamiętam, że bardzo mi się podobał zespół Doug Rosenberg i to był zespół, który zagrał już prawie na końcu imprezy, kiedy publiczność niestety troszeczkę się już wysypała do domów. No i szkoda, że szersza publiczność miała okazji zobaczyć naprawdę wspaniały set, wspaniałej muzyki. Oczywiście bardzo podobał mi się z ubiegłego roku Corey Wilkes, który zaprezentował taką oszczędną formę, to było trio, trąbka, kontrabas i perkusja. Zero instrumentów harmonicznych, natomiast zagrali też bardzo taki standardowy repertuar. Jednakowoż smaczek, z którym to zrobili, był taki bardzo chicagowski, z południa Chicago, czyli ten czarny kolor jazzu, prawda? No niewątpliwie inny nie mógł być, ponieważ trzech muzyków, wszyscy oni byli czarnoskórymi muzykami, których zresztą bardzo często spotykam na różnych sesjach jazzowych. Muszę się pochwalić, że Corey Wilkesa zaprosiłem do Café Lury jakieś 8 lat temu i graliśmy parę koncertów w Café Lura z Corey Wilkesem. A jeśli ja mogę coś tutaj dodać, to jest, proszę Państwa, jest możliwe, że Corey będzie w tym roku również. A w chwili, kiedyśmy aranżowali wszystkie zespoły, on wtedy był niedostępny, a w tej chwili bardzo możliwe, że będzie im zagra z Krzysztofem Ścierańskim. Także no to jest nowa wiadomość. Pojawiło się nazwisko, które myślę, że jest znane nie tylko fanom jazzu. Wszyscy słyszeli o Krzysztofie Ścierańskim. Przylatuje tutaj na Wasze zaproszenie, przylatuje jako gwiazda z Polski, będzie grał na piątkowych zaduszkach. W związku z przylotem takiej gwiazdy zawsze wiążą się różne formalności. Często niestety w naszym środowisku chicagowskim spotykamy się z takimi sytuacjami, gdzie artyści mają problem z wizą i tutaj jakby nawiążemy trochę do tego i stąd obecność właśnie Agnieszki Dębickiej, która zajmuje się tą stroną taką bardziej legalną, jeśli można powiedzieć, jeżeli chodzi o przyjazd artysty do Stanów Zjednoczonych. Wiemy, że Krzysztof Ścierański wizę już ma, tak? Tak. Widzę, już ma. Czy taka procedura jest bardzo trudna? Czy to jest trudne, żeby coś takiego się wydarzyło, żeby artysta mógł przylecieć na taką wizę? Wizy dotyczące artystów są unikalnymi wizami, ponieważ są to wizy, gdzie poza udowodnieniem standardowych kwestii w wizach pracowniczych, tak jak sponsor, dochody sponsora, wiarygodność organizacji, jest też potrzebne, aby uzasadnić, że artysta jest na pewnym poziomie, na wysokim poziomie międzynarodowym i reprezentuje z sobą naprawdę wysoki standard. A poza tym są potrzebne konsultacje od Unii, czyli związków zawodowych w Stanach, które nie będą miały żadnych problemów. Wyrażą zgodę na to, żeby obcokrajowy artysta wjechał i pracował tutaj, bo jest to forma pracy podczas koncertu. I poza tym są potrzebne też różnego rodzaju afidawity od innych ekspertów w danej dziedzinie, czyli też artystów, którzy poświadczą, że rzeczywiście ta osoba jest na wysokim poziomie, co ona reprezentuje, oraz coś, co było dla mnie jako adwokata bardzo ciekawe w tej sprawie. A musieliśmy uzasadnić, że rodzaj jazzu, jaki gra pan Krzysztof Ścierański, jest unikalny, a że reprezentuje sobą... To jest sobą, zabawne w sumie. To jest bardzo często trudne rzeczywiście do udowodnienia, szczególnie w czymś takim jak muzyka, ponieważ jest to bardzo takie subiektywne, czy ktoś, każdy jest unikalny w pewnym sensie, a więc było to dla mnie bardzo ciekawym zjawiskiem. Ale to są właśnie te kwestie, które często są trudne do uzasadnienia w wizach pracowniczych i w niektórych przypadkach ludzie wjeżdżają na wizach zwykłych turystycznych, a co nie jest odpowiednią wizą dla artystów, którzy będą brać udział w koncercie. A nie mogę Pani nie zapytać, czy Pani jest fanką jazzu?
A ja będę teraz, na pewno miałam okazję... Nie ma pani wyjścia teraz. Teraz nie mam wyjścia. A miałam okazję nauczyć się sporo co do jazzu i historii polskiego jazzu, przygotowując właśnie petycję dla pana Ścierańskiego, także jestem wdzięczna za taką możliwość. Powiedzieliśmy już o tej gwieździe z Polski, czyli o Krzysztofie Ścierańskim. Możliwe, że będzie także niespodzianka amerykańska, ale na tegorocznych zaduszkach już w najbliższy piątek będzie działo się bardzo dużo. Co dokładnie? Dwie sceny? Tak, dwie sceny w Copernicus Center i musimy powiedzieć, że po raz drugi będzie to się odbywać, będą się zaduszki w Copernicus Center i w tamtym roku zdała egzamin. Potrafiliśmy stworzyć atmosferę takiej piwniczno-klubowej, aury i atmosfery będzie te dwie sceny bardzo dobrze się wpisały do lokalizacji Copernicusa. Bliskość autostrady i dojazdu wydaje nam się, że gra również bardzo ważną rolę. Jest parking zaraz naprzeciwko, więc jest wiele takich miejsc, w których Copernicus bardzo dobrze zdaje egzamin. A od strony artystycznej to może poprosimy. Artysta. Okay. Artysty, tak. Proszę Państwa, zobaczymy, tak jak już Pani Barbara wspomniała, na dwóch scenach. Nie mam rozpiski na których, ale to myślę, że jest najmniej istotne. Obydwie sceny brzmią bardzo dobrze, bo w ubiegłym roku miałem okazję zagrać na obydwóch, także w tym roku będę grał na jednej. Ale dlatego mogę powiedzieć, że od strony muzyka było to bardzo przyjemne wrażenie, ponieważ nie trzeba było się nakręcić z soundem. Zawsze staramy się o to, żeby jak najlepiej zabrzmiało w każdych warunkach i bardzo miłe było to, że akustycznie te dwie sceny bardzo dobrze się sprawdziły. Przechodząc do artystów, w dużym skrócie, Rob Dante, Empty Step. Mieliśmy go okazję widzieć w ubiegłym roku i to był taki miks muzyki jazzowej, rockowej. Było tam wersje Led Zeppelin nawet zagrane z troszeczkę takim jazzowym vibe'em. Maggie Brown, o ile przypominam sobie, duet, wokalistka i pianistka, i na perkusji będzie im bodajże również akompaniował pan Jarek Łukomski. Czyli standardy, też ten sound, który właśnie gdzieś tam z południa Chicago zawsze do nas dochodzi co jakiś czas. Matt Ullery Group, jedna z najciekawszych formacji jazzowych na rynku chicagowskim od paru dobrych lat. Matt Ullery jest również muzycznym dyrektorem, o ile nic się nie zmieniło, u Grażyny Augustik. Poza tym prowadzi kilka swoich własnych projektów. Projekt, z którym widziałem go ostatnio w Green Millu, było to coś pomiędzy muzyką klasyczną, jazzową, jakieś wpływy nawet, powiedziałbym, piezoli argentyńskiej muzyki. Czyli bardzo ciekawy miks. Zawsze cokolwiek Matt robi, to jest to niezwykle, niezwykle interesujące. The Doherty McLean Tellis Nyack Group. Tej grupy w tym składzie nie słyszałem, ale Tellis zawsze prezentuje najwyższej klasy muzykę fusionową, czyli też taki jazz, ale zagrany bardziej z takim rockowym beatem, mocniejszy, głośniejszy. To tyle. Luciano Antonio. Kick the Cat, czyli Luciano Antonio, który też parę razy mieliśmy go okazję zobaczyć na zaduszkach jazzowych. Po raz pierwszy widziałem go w formacji, którą prowadził Krzysztof Pabian. Tym razem Luciano jakby prezentuje swoją własną formację. No i jest to oczywiście muzyk, jest to Brazylijczyk. I tak jak można się spodziewać, gra mnóstwo takich latynowskich, pięknie brzmiących, podkładając sobie na gitarze. Jest świetnym wokalistą. To tyle może na temat Luciano. Jest również oczywiście Antykwariat Jazz Group. O ile mi wiadomo, mają troszeczkę nowy odcień muzyki, którą będą prezentowali, ponieważ pojawił się w ich grupie Rob Dante. Tak, mam rację? Tak. Także to od pani Basi się dowiedziałem. Rob Dante, świetny tenorzysta,
którego też znamy od paru lat, też pojawia się na naszych imprezach krakowskich. No i również będzie Barabasz Jazz Trio, czyli trio, które pierwszy raz będę w tym składzie miał okazję przedstawić, ponieważ nawet trzy miesiące temu, kiedy graliśmy dla Benefit dla pana Jarka Śmietany, grałem z innym perkusistą. Perkusista, który tym razem pojawi się w składzie, nazywa się Lucas Gillian i na kontrabasie będzie grał Darius Savage, który jest też taką legendą chicagowskiej sceny muzycznej, undergroundowej, awangardowej, który bardzo mocno był związany z Velvet Underground i mnóstwo popełnił dźwięków z słynnym panem Andersonem, jak również zwanym Freemanem. Także zaprezentujemy trochę muzyki oryginalnej, nad którą cały czas pracujemy i będzie kilka rzeczy napisanych specjalnie na tą imprezę, jak i również parę standardów też w naszym własnym opracowaniu. A gwiazdą? Oczywiście gwiazdą będzie pan Ścierański. Który może z panem Ścierańskim wiąże mnie też dosyć długa relacja, ale nie zapomnę, kiedy mając jakieś tam 20 parę lat, wylądowałem na warsztatach jazzowych w Chodzieży i pan Ścierański przyjechał, Krzysztof Ścierański przyjechał ze swoim składem, wtedy grywał jeszcze ze swoim bratem Pawłem. No i pamiętam, że zaprezentowali świetny koncert, brzmienia, które w Polsce w tamtych czasach były w ogóle jakieś jeszcze niedostępne. Oni już tym wszystkim jakby operowali bardzo sprawnie i bardzo muzycznie. Jest to też jeden z koncertów, które zawsze mam gdzieś w pamięci. To jeżeli chodzi o stronę muzyczną, no i tutaj oczywiście nie możemy zapomnieć o Jarku Śmietanie, który odszedł w tym roku i będziecie o nim również pamiętać. Tak, w czasie koncertu przygotujemy taką minutę ciszy dla Jarka i poświęcimy mu kilka minut, gdzie będziemy puszczać film o nim. No i będziemy tym sposobem będziemy pamiętać. Będzie to tuż przed koncertem Krzysztofa, także będzie to jakimś takim podniosłym momentem naszego festiwalu. Będziemy o nim pamiętać. Będą świeczki, które na stołach będą się palić, tak jak to dzisiaj u nas w Polsce. To jedna z odsłon jakby tego wieczoru, ale oprócz tego postanowiliście wesprzeć również fundację Kochajmy Zabytki, Zabytki Dzieciom. Ostatnio odbyło się takie popołudnie w restauracji Hunters, gdzie pracę swoje prezentowała i sprzedawała na cichej aukcji dziewczynka niepełnosprawna 17-latka z wyjątkowym talentem właśnie do malarstwa, do rysunku, do grafiki i wy postanowiliście również uchylić, że tak powiem, gościnnych krakowskich drzwi Copernicus Center tego wieczoru. Będzie można zobaczyć i pewnie też kupić właśnie pracę tej dziewczynki. Tak, ponieważ ten cel jest tak wspaniały. Jest to inicjatywa tak inna od wszystkich fundacji, które działają. Nauczyć nie tyle zawodu, co nauczyć, pomóż tym bardzo zdolnym dzieciom, żeby mogły wyjść ze swoimi pracami na zewnątrz. Bardzo nam się to podoba, ponieważ Towarzystwo Przyjaciół Krakowa jest towarzystwem, dla którego artyzm, dla którego sztuka jest bardzo istotna. My w swojej działalności, czy to zaduszki, czy to szopki, zawsze zajmujemy się sztuką. W związku z tym, tak jak pani redaktor powiedziała, uchyliliśmy naszych drzwi i będą prace Izy na naszych zaduszkach. Będzie je można kupić.
I pracę Izy przywiezie Krzysztof Ścierański tutaj do Chicago, ponieważ wszystkie poprzednie prace, które tutaj były, zostały wysprzedane. W związku z tym dzisiaj rozmawiałam z panem Krzysztofem i powiedział, że dobrze, że przywiezie te prace, tylko żeby były dobrze zabezpieczone. Tak, że koło się jakby zamykało, a artyści artystom, zabytki zabytkom. I Towarzystwo Przyjaciół Krakowa. Nasi telewidzowie mieli okazję poznać Izę, bo Iza była gościem tutaj też w naszym programie. Także myślę, że będzie to też ciekawy dodatek do tego wyjątkowego wieczoru. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zaprosić się do tego, żeby wziąć udział w kolejnym jubileuszowym tym razem wydaniu Zaduszek Jazzowych Towarzystwa Przyjaciół Krakowa już w najbliższy piątek o godzinie 7 wieczorem w Copernicus Center. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu i do zobaczenia. Dziękujemy.